Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na druidzie, będę tym druidem was męczył, no ale jest to jedyna klasa, na której tak naprawdę cały czas możemy jakiś tam progres zrobić. Oprócz tego, no druid mi się strasznie spodobał jako klasa, wydaje mi się, że oprócz tego, że jest silny w PvP, jest także dość silny w lochach i tak dalej, więc no można powiedzieć, że taka klasa po tym nieszczęsnym łowcy, który jest totalną klapą, no taka klasa można powiedzieć, że zbalansowana i faktycznie przyjemnie się nią gra. Dlatego też tutaj będziemy starać się jak najszybciej jak najlepiej rozwijać. Natomiast tak, o co chodzi z tym druidem na początek? Przede wszystkim dzisiaj będę chciał zrobić tutaj 13 piętro tych dwóch przeciwników nieszczęsnych, których w poprzednim odcinku nie udało nam się zrobić. No tu głównie ten magię z blokadą, no bo jednak wydaje mi się, że tego tam kolejnego, nie wiem czy to jest wojownik, czy zwiadowca, kto by to nie był, to raczej go szybko poskładamy tutaj na masce właśnie kota. Tutaj jeżeli chodzi, generalnie bym chciał dzisiaj dobić takie same lochy jak Makono i takie same lochy jak Marota żeby wiedzieć mniej więcej, jak tam z ekspem stoimy, takim czystym zawki. Natomiast, no jak widzicie tutaj, jeżeli chodzi o moje miejsce w ekwipunku, no to nie ma go za wiele, są to zaledwie trzy sloty. Oprócz tego, yy, tak naprawdę, no co, no z tego Tornada, tutaj chyba konop ma 644, dokładnie, bo sprawdzałem wcześniej, yy, więc no z tego Tornada tych itemów nam naprawdę poleci dużo, będą to pewnie drogie itemy, no a my nie chcemy ich sprzedawać. Yy, tego chcemy poczekać na Wiedźmę, dzisiaj Wiedźma chce coś od nas, no niestety nie chce nic, yy, jeżeli chodzi o itemy właśnie, a nie, chce ten wisiorek, nie z zadychem. No ale dobra, zaraz to, zaraz to tam ogarniemy. W każdym razie, no, zobaczymy, jak to pójdzie. Na początek będę się chciał skupić na tym 13 piętrze, bo to jest jedyny loch taki, można powiedzieć, nazwijmy to pojedynczy, którego niestety nie jesteśmy w stanie, nie byliśmy w stanie zrobić, żeby się tam zrównać z innymi druidami. No a dzisiaj będziemy próbować go pokonać. Głównie tutaj tego maga, będziemy chcieli się na niego odpalić. Zanim to zrobimy, no, to zobaczcie, jeżeli chodzi o tego druida, to kilka słów. Przede wszystkim, no, patrzcie, patrz, jak pięknie wygląda ten secik, właśnie tutaj. Zwiadowcy z Tornada 500, tutaj ta z dla maga z Tornada 500, no i te błyskotki sobie wybrałem takie. No, generalnie komponuje się to bardzo, bardzo ładnie. Na ostatnim odcinku mówiłem wam, że brakuje mi dwóch właśnie tutaj itemków do tego setu. Natomiast konop tam, z tego co wiem, trochę porolował w zbrojowni i od razu mu wyleciały te, te itemki, więc no szczęście, ma bardzo duże. No, ale dał nam te itemki, no i dzięki temu my mogliśmy sobie tutaj secik bardzo ładny skomponować. No, powiem wam, że cały czas jestem pod wrażeniem, jak to wygląda. Tutaj jeszcze z maską Kota się to prezentuje lepiej. No ale my tutaj chodzimy, jeżeli chodzi o takie powiedzmy awczenie, nazwijmy to, czyli nie robimy nic z blocha i tak dalej, no to siedzimy w masce Wojownika. W każdym razie, no tak jak mówię, nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że ładniej to wygląda, aniżeli set Wojownika na, 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 na właśnie z tornada 500, nie? Więc tak, tak to po prostu wygląda od razu zaznaczam, że jeżeli ktoś komuś brakuje tych itemków, bo wiem, że dużo osób takich jest, pisaliście już do mnie też, bo mówiłem to w tamtym odcinku to po prostu piszcie, ja wam tutaj zdejmę maskę, ewentualnie broń, ale raczej sama maska wystarczy i będziecie sobie mogli zgarnąć te itemki do klasera, także wystarczy, że do mnie napiszecie. Tak jak mówię, parę osób już pisało, ale... Ale no mało, więc w sumie podejrzewam, że więcej by chciało takiej temki. Także po prostu napiszcie i sobie wbijecie je do klaserka. I nie piszcie do mnie pan, bo kilka osób do mnie pisało pan, i tak dziwnie się w sumie czułem, że ktoś się do mnie zwraca tak poważnie. Okej, okay, druga sprawa, jeżeli chodzi o tego druida, no to tak jak mówię, jest on miodny w Lochach, jest on miodny tutaj w PvP, natomiast może mieć problem z Paladynami. Wczoraj miałem ciekawą sytuację, wczoraj to była niedziela, siedziałem na wykładach, wykłady mam oczywiście zdalne no i tutaj w tle miałem oczywiście Szejksa na drugim ekranie powiedzmy no i troszeczkę się tutaj biliśmy ze snajperkiem czyli z Paladynem, można powiedzieć, że tam wymienialiśmy się arenami no i biorąc pod uwagę jakie on ma statystyki, biorąc pod uwagę, że tutaj w broni ma zaledwie 21%, my mamy 35%, no to powiem wam, że i tak dużo walk z nim przegrywaliśmy i z czym to jest spowodowane, no oczywiście było na przykład że nam puścił serię 20 ataków i przegra przegraliśmy tylko 3, a 17 wygraliśmy, ale były też takie serie gdzie nam puścił na przykład 10, albo my mój przegraliśmy 7, a wygraliśmy tylko 3, nie? Z czego to wynika? Wynika to z tego, że normalny wojownik, bo my tutaj w Masce Niedźwiedzia jesteśmy praktycznie normalnym wojownikiem. Natomiast jeżeli chodzi o o, tutaj, wojownika tego druidowego, powiedzmy. No to on oczywiście ma tam te same przeliczniki, co wojownik, ma tam 25% na blog, i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj, Paladyni biją mu zawsze 33% HP. Zaraz wam to zresztą pokażę, ile on tutaj nam HP z samego Firebola. Oczywiście, tak jak mówię, chodzi mi o Firebola. Ile on tutaj nam z samego Firebola bije. Natomiast, no, jeżeli chodzi właśnie o. Tutaj tego druida, no to nieważne jaką on ma maskę i tak dalej, to zawsze dostaje 33% z tego firebola. Wojownik, dla odmiany, dostaje 25% HP posiadanego przez paladyna, który bije tego wojownika, ale zawsze mniej niż 33% HP właśnie tego wojownika. Więc zawsze jest to tak, jak mówię, maksymalnie to 33%, ale jest to po prostu 25% HP paladyna, który bije wojownika. No a w naszym przypadku, w przypadku druida, zawsze dostajemy. Od niego z tego Fireballa 33%. No i teraz możemy to sprawdzić. No zobaczcie, no to boli, to jest no 1 trzecia HP. Zresztą, no logiczne, no ale zobaczcie, że on też ma tego HP sporo jako palady. No i my teraz musimy bardzo tutaj dużo bloków narobić, żeby po prostu zniwelować ten jego tego jego firebola i nie zawsze nam się to udaje, nie? Więc tutaj właśnie ten paladyn to może być taka, nazwijmy to, pięta hillesowa tego druida. No zobaczcie, teraz w ogóle nie robimy bloków, no i teraz, a nie, jeszcze nas nie zabił, okej, okay, no zabiliśmy go, mocny kryt, no ale mówię, no tu jest przewaga runy, tu jest przewaga statystyk, a jeżeli byśmy byli praktycznie na równi, no i przewaga levela też, jeżeli byśmy praktycznie byli na równi, no to mogłoby być ciężko. W tym wypadku chyba tylko jeden blok akurat zrobiliśmy, no ale to jest właśnie to takie, powiedzmy, zostawianie losowi nazwijmy to jak ta walka się potoczy no bo musimy tych bloków narobić tak jak mówię tyle żeby tego jego fireballa zniwelować także no mogą być ci paladyni ciężcy to może być tak jak mówię taka dobra kontra na tego druida no ale to się okaże jeszcze w przyszłości rozgadałem się lecimy do lochów mamy już 6 minutę przede wszystkim portal zaczynamy portal biję go tutaj wojownikiem wczoraj mu troszeczkę zrobiłem natomiast zobaczymy czy uda nam się go dzisiaj pokonać no dobrze by było jakbyśmy jakieś kryty zaczęli ładować ale z tego co widzę jest Ciężko. No teraz w końcu jakiś kryd, Znowu jakiś kryd. On już tutaj połowy HP nie ma. Znowu jakiś kryd od niego. No i nas niestety zabił. No, liczyłem, że nam ten portal padnie, na pewno by to pomogło w lochach, no ale wygląda na to, że padnie jutro. Yy, dobra, zmieniamy tutaj na maskę kota. No, i tak jak mówiłem, lecimy do tego 13 piętra. Yy, zobaczymy, czy uda się ją pokonać. No jestem bardzo nastawiony, żeby chociaż to 13 piętro zrobić, to tornado, tak jak mówię, no i tak nie mam za dużo miejsca, yy, więc z tornadem może być różnie. Natomiast jeżeli chodzi o to 13 piętro no to bardzo chcę w końcu pokonać tą choleryczkę i bardzo chcę pokonać tego kolejnego no bo to nam da 600 milionów ekspa więc jest to dużo. Natomiast no zobaczymy. Popróbuję tutaj. Miałem tam chyba około 3,5 tysiąca grzybów, to powiedzmy 200 na masce kota, 200 powiedzmy na masę wojownika. No będę chciał pokombinować, żeby żeby tutaj w końcu ją pokonać. No bo jest to dla mnie dziwne, nie? O i padła. Zobaczcie, nie wiem ile grzybów na nią wydałem, czy ileś. Na ostatnim odcinku chyba poszło 300 albo 350 i nie padła. A teraz praktycznie nic się nie zmieniło, nic tutaj nie wymieniałem więcej. No ale udało się ją pokonać. Także super pokonana. Od razu sobie obejrzymy tą walkę. Mm, tutaj cyk. Choleryczka Hana. No zobaczmy. No musieliśmy tutaj jakieś konkretne krytyki. No dokładnie. Pierwszy już prawie za ósemkę, yy, drugi za dziewiątkę no i trzeci za siódemkę minus 70 tysięcy zaledwie, my tutaj 3 miliony więc wszystko wyliczone, ale grunt pokonana, także jest git to sobie na razie dajemy na bok, no i dobra, wiecie co może ja tutaj ten przedmiot to sprzedam, no bo to jest jednak 20 milionów myślę, że piechotą nie chodzi to nie jest wcale takie, chociaż nie, to też jest dość drogie, bo to są w ogóle itemki z Tornada dobra, wiecie co, sprzedam i tak tych epików trochę mam, mam jeszcze tutaj na pachołku w sensie na stojaku, zawsze mi się to myli no ale wiecie o co chodzi, dobra to sobie zrobimy tak, to sobie zrobimy tak, okej, okay, no jakieś tam y, troszeczkę miejsca mamy, dzisiaj już do Kibla żeśmy oddawali, dokładnie y, lecimy dalej. No i teraz mamy Anioła Apokalipsa. Alexa, to jest wojownik, no ale dobra, zobaczymy. Myślę, że tego wojownika jesteśmy w stanie machnąć, y, dlatego że y, no tutaj uniki, unikami musimy podziałać. O, widzicie, tam było niecałe 7 milionów. Także, tak jak mówię, no wydaje mi się, że jego ja też jesteśmy w stanie zrobić. No, ale to się zaraz zobaczy. Son swoim magiem też tam już dużo magów porobił. Z tego co wiem, w szkole chyba maga zabił, na którym my stoimy. W Hemoridorze chyba tego 15 to też jest. Mag też go zabił. No i to 13 piętro tak samo już dawno, dawno miał zrobione. Więc no tym magiem na tych magów jest o wiele łatwiej aniżeli właśnie druidem. Ale no, nam jest za to łatwiej na wojowników, na zwiadowców i tak dalej. Więc no, coś za coś powiedzmy. No ale dobra, no zobaczymy czy nam się tutaj próba przyfarci taka, żebyśmy mogli i byli w stanie pokonać tego anioła apokalipsa Alexa. No wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że powinniśmy to zrobić. Inni tam stoją bodajże na 17, no tam 20 milionów 12. No to mówię, to musi być jakaś taka próba, żeby tych uników faktycznie porobić sporo. No i żeby po prostu żebyśmy po prostu go pokonali, bo HP on nie ma dużo. No widzicie, HP to on ma tam 67,5 miliona, więc to jak na wojownika to nie jest wcale jakoś tam bardzo dużo. No ale dobra, no próbujemy. No to jest jedyny loch, który jeszcze musimy machnąć, żeby się powiedzmy zrównać. Jeżeli chodzi o te lochy, o te lochy takie tak jak mówię, zwykłe z Konopem i z Rotaksem, no a dalej polecimy w tornadę, no i zobaczymy jak tam w tym tornadzie co za itemki nam będą dropić, no bo to jest tak naprawdę najważniejsze no bo zobaczymy sobie jak to w ogóle będzie wyglądać jeżeli chodzi tak jak mówię o tej temki. no znowu 6 milionów niestety znowu taka próba dość bliska no ale klikamy go, klikamy myślę, że jesteśmy w stanie go zrobić tylko wiecie co, ja tutaj jeszcze chcę zobaczyć jedną rzecz czy ja mam tutaj, dobra jest dźwięk z gry bo się bałem, że, że nie mam włączonego ale chyba jest wszystko ok dobra, lecimy dalej w tego, w tego anioła apokalipsy Alexa, ostatnio w ogóle sobie zacząłem pogrywać w GTA V swoją drogą stara gierka dość można by powiedzieć, ale w dalszym ciągu widzę, że żyje głównie dzięki temu Geta Online. Ja tam sobie zacząłem grać fabułkę. Na Epicu chyba był ten kupon, w ogóle co ciekawe ten kupon na Epicu, on tam był chyba do, do 7 stycznia, do 17 i co ciekawe on nie był tylko jedno, jednorazowy, ja myślałem, że on jest tylko na jedną gierkę, a okazało się, że można go było używać na ile się gierek chciało do tego właśnie 7 stycznia, no i tam GTA chyba wyszło za ta tam Premium Edition, nie wiem co to tam daje, chyba jakieś, jakąś w tym GTA Online, w każdym razie no, wyszło mi za 25 zł, więc stwierdziłem, że sobie kupię. Gierka stare, już kiedyś w nią grałem. Hmm, ale nigdy jej nie przechodziłem tak na 100% a druga sprawa też na starym komputerze ta gierka mi różnie chodziła nie pamiętam w ogóle czy mi tam znajomy jakieś konto pożyczył z nią żebym sobie popróbował 2 miliony w ogóle swoją drogą coś tam w, ty, w tym stylu było no już w tym momencie nie pamiętam w każdym razie no była promocja to sobie kupiłem wiem że na epiku było GTA za darmo swego czasu nie musicie mi o tym pisać no ale no 25 zł to też nie są tam jakieś powiedzmy duże pieniądze a gierka jest po prostu miodna no i tak sobie takie postanowienie sobie zrobiłem że będę ją przechodził, dopóki nie zrobię wszystkiego na 100%, biorąc pod uwagę, że nie mam tam za dużo czasu na granie i raczej gram wieczorami tam góra po kilka godzin maksymalnie. No to, no, to pewnie trochę mi to zajmie, ale generalnie, tak jak mówię, gierka jest super, biorąc pod uwagę, że dlaczego się za nią wziąłem. No, bo teraz mam ten nowy komputer od wakacji, więc, bo tam chyba jakoś wakacje go kupiłem. Więc, no, po prostu GTA 5 mi śmiga 150 klatek stabilnych na najwyższych ustawieniach i to jeszcze w rozdzielczości 2K. Więc, po prostu, no, ta gierka wygląda pięknie. Co za tym idzie. Co za tym idzie nasz przyjemnie się granie i przyjemnie się ją przechodzi także powolutku, powolutku tą fabułkę sobie ciułam. Jak zrobię tą fabułę na 100%, to tak jak mówię pewnie mi zajmie troszkę, to to sobie może jeszcze w to GTA online popykam, ale tam nie wiem, z tego co wiem, to tam dorabiasz się jakiś tam nie wiem, posiadłości chyba jakiegoś samochodu i tak dalej. I generalnie już tam bardzo nie ma co robić w tym GTA online, więc yy, no nie mam pojęcia jak to wygląda. Także jak ktoś gra to może mi napisać w komentarzu. Więc znowu taka bliska próba, kurde, no już dużo na niego wydaliśmy, ale ok, Hanna padła szybko, więc na niego możemy wydać więcej. No liczę na tą idealną próbę, liczę, nie będę was tu oszukiwał, że, że chcę po prostu to zrobić, bo to jest takie moje główne założenie na ten odcinek, więc będę tutaj klikał i klikał. Yy, dobra, więc tak, tak jak mówię, jeżeli chodzi właśnie o tego o tego, tego, o to GTA Online no to tak to wygląda, także no strasznie mi się podobał i w tym momencie sobie pykam jeszcze sobie tam pamiętam, że kupiłem chyba Far Cry'a piątkę, jakieś takie gierki powiedzmy starsze które tam kiedyś były bardzo nahypowane, nazwijmy to, ale ja jakoś nigdy nie grałem, bo albo nie miałem czasu, albo tam nie mogłem sobie na najwyższych pograć i tak dalej i tak dalej, więc teraz to powiedzmy będę sobie po kolei przechodził i będę po kolei tam jakoś, jakoś się tą gierką fascynował powiedzmy, no wiadomo, historie GTA i tak dalej, każdy zna. Mam tu na myśli piątkę. No bo jednak hype był na to duży, bardzo dużo osób to nagrywało, bardzo dużo osób o tym mówiło, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja tak samemu po prostu chcę to przejść. Także tak sobie postanowiłem, tam chyba jeszcze jakiegoś Asasyna sobie kupiłem, chyba Odyseję, chyba coś tam. Także na jakieś takie stare gierki, w które tam tak jak mówię. Jakoś nie miałem okazji ani czasu pograć, to dzięki temu kuponowi sobie tam pokupywałem, padł, pokupowałem padu no i będę teraz ciułał po, po, pojedynczo powiedzmy każdą gierkę po kolei po prostu przechodził dobra, no trochę na niego wydaliśmy, ale udało się, Anioł Apokalipsy pokonany tak samo, zobaczcie jaki tutaj hit potężny, drugi hit potężny, no i teraz same uniki <laughs> sorki, drugi unik, teraz już nie będę was męczył, trzeci czwarty, tu jeszcze blok Piąty, nie będę was męczył, żebyście pisali. Szósty, y, siódmy, zobaczcie, jeszcze bijemy w ogóle. No teraz jakiś krytyk, ósmy chyba. Y, dziewiąty no i okej, okay, pokonany, minus 20 milionów jeszcze ostatni kryty, także tak jak mówię no był on do zrobienia, tylko tych uników trzeba było zrobić dużo, jeszcze on nas tutaj, zobaczcie dwa mocne hity nam walną, bo właśnie to jest to że oni biją bardzo dużo, ale tego HP nie mają jakoś tak bardzo dużo też w każdym razie, no tutaj tych uników trzeba było zrobić, jak najbardziej było on do zrobienia dobra, i mamy kolejny drogi przedmiot, więc też myślę, że go możemy do kociołka na spokojnie sobie oddać, no i dobra i tak naprawdę, jeżeli o to chodzi, to mamy już to zapisałem, zapisałem, spoko mamy to zrobione, tu mi się warta skończyć więc możemy sobie machnąć powiedzmy na godzinę. No i okej, okay. spójrzmy tutaj, jeżeli chodzi o konopa. W tej jego lochy. No i tak 15, 17, 17, 5, 18, 8. No czyli to tornado. To tornado z tego co widzę, najbardziej nam tutaj kuleje. Zobaczmy sobie jeszcze na przykład tego maga pogromcy słoniowatych. Powiedzmy z 50 grzybków na niego, czy w ogóle jest tutaj szansa, abyśmy go pokonali. Czy, czy nie ma kompletnie opcji, żeby to zrobić. No bo tak jak mówię, no Son już go pokonał na przykład. Więc no my tym druidem, no ale to, to samo co z tą Haną że tutaj jednak trzeba by zrobić jakieś potężne, potężne. Hity, i żeby on też nas jakoś bardzo nie bił, i wtedy moglibyśmy faktycznie myśleć o pokonaniu go. Także chyba nie ma co. Poczekajcie, co my tu jeszcze mamy? Mamy tego Luciusza czysto krwistego. Dokładnie dobrze przeczytałem. No i tak, tak jak mówię, także ogrywam sobie teraz wieczorkami to GTA V i strasznie mi się spodoba, strasznie jest to w ogóle ciekawe zrobione, jest tam co prawda parę niedoróbek, które ja bym na przykład zmienił, jeżeli chodzi o to GTA, nie wiem w ogóle czy tu są jacyś fani, czy tak gada a nikogo o to nie obchodzi, no ale myślę, że GTA to jest jednak taka seria, w którą każdy gdzieś tam grał, czy to w San Andreas głównie, najbardziej takie myślę, że znane. Czy to właśnie w czwórkę? Czwórkę miałem co ciekawe, miałem oryginalną, kupiłem tam, kupił mi ktoś, jak jeszcze byłem dzieciakiem, natomiast yy, miałem oryginalną edycję i to jeszcze jakąś tam specjalną z jakimiś tam dodatkami i coś takiego było, że mi to tam jakoś dobrze nie chodziło, bo w ogóle z tą czwórką to jakoś tam z optymalizacją były, były problemy i tak dalej, i tak dalej, i zacząłem tą gierkę pożyczać i w końcu ktoś mi tej gry nie oddał. i Całą tą edycję taką, można powiedzieć, specjalną yy, gdzieś przepaściłem i, i w końcu ani razu nie, nagra, nie zagrałem w nią, tak żeby ją przejść całą. Bo tam jakoś sobie klikałem po, po trochu i w sumie nigdy, tak jak mówię, nie przeszedłem. Dobra, nie ma, co, nie ma co go tutaj klikać. No a teraz na tym nowym komputerze myślę, że byłoby to do zrobienia. No ale niestety, tak jak mówię, no płytka zgubiona. Chyba ją można kupić jakoś tam po taniości. Jakieś tam chyba za 4 dychy czy 3. To może kiedyś, na przykład, jak przejdę GTA 5. I będzie mi się, będę głodny jeszcze tego GTA. To sobie tą czwórkę jeszcze przejdę. No ale to zobaczymy. Dobra, no nie ma co tu innego. próbowałeś tak naprawdę. Lecimy sobie do tego tornada. No i robimy to tornado. No widzicie, no tu mi padło zaraz, za jeden raz. Dobijem level też to, tornadem, bo ostatnio pamiętamy, że skończyłem chyba na 594 czy coś takiego teraz sobie dobijałem level i mamy już 600 no i to 600 zaraz zrobimy tak naprawdę dokładnie już w tym momencie No i dobra, lecimy dalej No 361 level wbijemy na pewno No a zobaczymy, czy pójdzie to jakoś dalej Czy może to 640 y, tornatko faktycznie jakoś tam nam pójdzie No wydaje mi się, że nie Biorąc pod uwagę, że mamy te drogie itemki No ale zobaczymy Dobra, kto to jest? To jest Dragor Mrozu To jest tak samo Wojownik No już tak jak widzicie, niewiele nam tutaj do levela brakuje Także zobaczymy, jak to tam pójdzie No 17 milionów mu zostało No to jest blok, nie? To jest blok, bo to jest Wojownik no ale dobra, ciśniemy sobie dalej. Hmm. No, Czy on jest do pokonania? No, jest na pewno. no 600 już nam pękło, więc git. No, ale generalnie, tak jak mówię, no, wydaje mi się, że jeszcze on jest do zrobienia. Mamy niecałe 20 minut filmu, więc wcale, wcale jakoś długo, długo żeśmy nie, nie robili tego. No, bo w sumie mieliśmy tylko dwa lochy, tak naprawdę do zrobienia: 13 piętro i tornado. Z czego tornado klikamy teraz. No, ale zobaczymy, jak to nam pójdzie. No, kurde, dobra, poczekajcie. Może tutaj się chwilę wstrzymamy. Mamy coś takiego. Nie jest to wcale jakieś drogie, ale i tak nie mamy miejsca, więc niech pójdzie. Pasek za 4 miliony 4600, no to dobra, niech będzie. No i tą klatę sobie zostawimy w tym momencie. Jak tutaj, jeżeli chodzi o naszego stojaczka, no to wygląda to w ten sposób. Dobra, no na razie niech będzie. No dobra, na razie próbujemy. Jak będzie nam brakować miejsca w ekwipunku. No ile oczywiście pokonamy tego Dragora, no to będziemy się zastanawiać. No ale on jest na pewno do zrobienia. No co to Tornado na tym etapie jeszcze na druidzie, to jest właśnie to, że tutaj kwestia poklikania na przykład większej ilości grzybów i ten Dragor tak samo nam padnie, więc jakby yy, no jest to do zrobienia. Tutaj jakiś lag swoją drogą. O, dobra, już poszło dalej, no ale niestety dalej nie pokonany Tutaj, tak jak mówię, no zlagowało, ale to nic. No i lecimy. No co chwilę jakieś, zobaczcie, bliskie próby. 3 miliony, 4 mi... No dobrze, 3 miliony, 4 miliony. Zawahałem się chwilę, czy dobrze mówię. Okej, okay, powiedzmy, że jeszcze na niego wydamy 200 grzybów. Do 2250, jeżeli by się go nie udało pokonać, no to lecimy dalej. Chociaż nie chcę za bardzo tak przestawać, bo. No, level mamy do wbicia, nie? Tego levela brakuje nam naprawdę mało. Kurda, co tu się stało? Coś dziwnego. Ale nas wylogowało jakoś dziwnie. Dobra, nieistotne. Lecimy dalej. Chyba mi wyskoczył komunikat, że brak połączenia, ja i commentary i dlatego nas wylogowało. No coś tutaj się dzieje, ale to chyba dzisiaj nie z moim internetem, bo dzisiaj akurat internet mi chodzi dobrze więc tutaj coś innego musiało, musiało się zadzieć, no ale to nieistotne. Tak jak mówię, no jeszcze z 200 tych grzybków bym chciał na niego, no to boli, nie? No bo tutaj tak naprawdę ile? Jeszcze z dwa tornada. Yy, dokładnie, dwa tornada, jeszcze i wbijemy level, więc no wypadałoby po prostu to dobić ta hama. No ale zobaczymy, zobaczymy, jak to pójdzie. Może się dać znać, w co wygracie. Bo ja w sumie tak ostatnio, tak jak mówię, szukam sobie takich gierek, niekoniecznie jakichś najnowszych, jak tam Cyberpunk, Cyberpunk'a też swoją drogą zacząłem grałem sobie. Natomiast tam jak był ten legendarny lock w to to więcej czasu na to poświęcałem wolnego, bo to był jeszcze okres świąt i tak dalej, więc jakoś tego Cyberpunka przestałem i stwierdziłem w sumie, że tam dużo w tym Cyberpunku nie zrobiłem, to poczekam, niech go jeszcze bardziej zoptymalizują, niech go trochę poprawią i dopiero sobie zacznę grać. Także no w tym momencie wskoczyłem na to GTA i sobie to GTA można powiedzieć oram, nie? Strasznie jest dużo rzeczy tam do roboty, takich pobocznych questów, jakieś tam do zarabiania pieniędzy i tak dalej, więc no naprawdę Fajnie się w to gra. Mm, także, tak jak mówię, o dobra, udało się. Tak jak mówię, możecie mi napisać, jaką Wy tam gierkę sobie gracie, oczywiście poza Shakesem. Może tam na coś wpadnę. Ja mam teraz długą listę, bo mam te dwa asasyny, które kupiłem też z tym kuponem swoją drogą. Nie pamiętam nawet, jakie to są, chyba Odyssey i Origin, bo mi ktoś tam napisał, że są fajne. To stwierdziłem, że wezmę. No i dobra, tu za 9 to zostawiamy. Oprócz tego wbiłem level swoją drogą. Oprócz tego tego Far Kraja właśnie piątkę, jakoś tam też ulepszoną medycję. Nie pamiętam, co to tam daje, ale, ale skoro i tak było tanio z tym kuponem, to wziąłem. I tak jak mówię, właśnie jeszcze. Jeszcze to GTA, no i zacząłem od GTA, bo to, to mi się tak naprawdę najbardziej chciało, yy, najbardziej chciało mi się klikać, dobra, no mamy 605 tornado, wbiliśmy ten level, nie wiem w sumie czy jest sens to klikać, bo widzimy, że tutaj znowu chyba będziemy musieli na to tornado wydać sporo grzybów, miejsca nie mamy za wiele, yy, zrobiliśmy to co chcieliśmy, nie, tutaj tak naprawdę zrobiliśmy sobie to 13 piętro. Już jesteśmy na równi. Tutaj to tornado też nam brakuje. no W tym momencie 39 tornad, jeżeli się nie mylę, do konopa. No to by można policzyć, nie? Ile ekspa za nie dostaniemy i tak naprawdę ile, ile nam będzie do niego brakować. Który on ma tam swoją drogą level? 362,5. Dobra, no to powiedzmy tak. 900 milionów ekspa da nam 30 tornad, czyli że czyli, że poczekajcie, 31 tornad, 32 tornada powiedzmy jak zrobimy, no to nam wskoczy level kolejny, tam mniej więcej, czyli będziemy mieli 362, no i jeszcze te 6 tornad, no to z expem nas wyprzedził, nie? Z expem nas wyprzedził, no były te, były te eventy 4 razy, był ten event expa, na którym on robił awkę na wyższym poziomie, no i już nas tutaj niestety w tym expie machnął, około myślę, że 400-500 milionów expa jest przewagi między mną a nim, w sensie on na jego plus. Tak Także no trochę to jest, nie? Trochę jest. Troszkę nas tutaj, tak jak do mnie tracił wcześniej ekspat, tak teraz się spiął no i widzimy dzięki temu ma tą przewagę. Ale to nie jest wcale jakoś dużo. To jest na około 400 levelu 1 trzecia poziomu, więc no dużo, dużo to nie robi. Oczywiście, jakbym teraz jeszcze te tornadę przepchnął, i bym wbił chociaż ten 362, to już byśmy byli na zero i byśmy dostawali tyle samo expa ze wszystkiego. Tak to cały czas on, co prawda, jednym levelem, ale, ale tutaj sobie nadrabia tego expa, no ale to nieistotne. Dobra, ja Wam chyba dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. No, tak naprawdę, cel został na no, odcinek zrealizowany. 13 piętro przepchnięte Tornadko też nie bardzo, ale no, tak jak mówię, kupełne. Dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, wbijacie na Discord. Dla widzów przy piętym komentarzu i w opisie subskrybujcie z dzwoneczkiem, oczywiście. No a ja wam dziękuję. Dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.